Ten mecz miał być tylko formalnością. Walczący o wygranie czwartoligowych rozgrywek Ruch Radziąków grał w minioną sobotę z ostatnią w tabeli przyszłością Ciochowice. Ciochowiczanie w tym sezonie przegrali wszystkie spotkania w 17 grach, zdobywając ledwie dwie bramki. Jesienią żółto-czarni przy Narutowicza wbili im aż 7 goli. Również na wyjeździe liczyli na poprawienie i tak imponującego bilansu bramkowego. Trener Damian Galeja w porównaniu z poprzednim ligowym meczem dokonał kilku zmian w swojej drużynie. W środku obrony kontuzjowanego Andrzeja Buchcika zastąpił Mateusz Nowara. Z lewej strony zamiast Tomasza Dyra oglądaliśmy Dawida Czubale. W miejsce Sebastiana Foszmańczyka wskoczył Karol Banaś, zaś wykartkowanego Piotra Rockiego zastąpił na boisku Damian Sadowski. Dominacja Cidrów faktycznie od samego początku nie ulegała wątpliwościom, choć tak naprawdę pierwsze uderzenie na bramkę przeciwnika oddali Ciochowiczanie. To trzecia minuta meczu i strzał obroniony przez Bartosza Kucharskiego. A to już pierwsza składna akcja Radziąkowian. Marcin Czcionka dośrodkował z prawej strony, z pierwszej piłki uderzał Robert Wojsek, a obronił ten strzał Tomasz Musioł. Ruch miał jeszcze po tej sytuacji rzut rożny, krótko wykonany stały fragment gry, dośrodkowanie Damiana Sadowskiego, strzelał na bramkę Kamil Banaś, wybijają to z linii bramkowej obrońcy przyszłości Ciochowice. Jeszcze poprawka Banasia, tym razem piłka ląduje na bocznej siatce bramki przyszłości. Ruch dobrze, ze spokojem wszedł w ten mecz, to kolejna akcja gości. Marcin Dziewulski podał do Roberta Wojsyka, ten świetnie do Dawida Czubali. Czubala wzdłuż bramki, zakończył tą akcję Damian Sadowski i Ruch Radziąków od 9 minuty prowadził z przyszłością w Ciochowicach 1-0. Ważne jest w takich meczach, by szybko otworzyć rezultat meczu, a to Radziąkowianie zrobili bardzo dobrze. I kolejna akcja i kolejny gol dla Ruchu. Tym razem trafia Robert Wojsyk, odwdzięczył mu się asystą za poprzednią sytuację Damian Sadowski, a wszystko zaczęło się znowu od Marcina Dziewulskiego. No i wydawało się, że Cidry konsekwentnie będą kontynuować rozbijanie rywala, tymczasem gra przeniosła się w okolice pola karnego Ruchu. To uderzenie Kevina Jonika i rzut rożny mieli po nim gracze przyszłości. Po chwili prawą stroną boiska popędził Dawid Materla i przedarł się tam, a potem podał piłkę do Wojciecha Popiela, który umieścił ją w siatce i od 22 minuty Ruch Radziąków wygrywał z przyszłością w Ciochowicach już tylko 2-1. Ruch wciąż pozwalał rywalowi na zbyt wiele, to uderzenie zza szesnastki autorstwa Kevina Jonika. Ale oczywiście trudno było tutaj spodziewać się jakiejś sensacji na boisku w Ciochowicach, zwłaszcza że po chwili Amadeusz Zając został sfaulowany w polu karnym przeciwnika i Ruch Radziąków miał rzut karny. Do jedenastki podszedł Robert Wojsyk i na raty, ale skutecznie pokonał Tomasza Musioła. Cidry od 25 minuty wygrywały więc z przyszłością 3-1. Ale bardzo krótko utrzymała się ta dwubramkowa przewaga Ruchu, bo w 29 minucie Andrzej Orzeszek dośrodkował w pole karne, a tam faulował Konrad Banaś. Arbiter drugi raz w tym meczu podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Kevin Jonik i było 3-2 dla Cidrów. Spore to wydarzenie na boisku w Ciochowicach, bo przecież przyszłość w tym sezonie jeszcze nikomu dwóch goli w jednym meczu nie strzeliła. Podrażnieni teraz Radziąkowianie, strzelał najpierw Damian Sadowski, po chwili uderzał jeszcze Robert Wojsyk. Dwa razy poradził sobie jednak z tym wszystkim Tomasz Musioł. Do przerwy utrzymało się to zaledwie jednobramkowe prowadzenie Ruchu, ale po zmianie strony Ruch znowu bardzo szybko przejął inicjatywę i w 51 minucie miał rzut karny. Tym razem Andrzej Orzeszek faulował Roberta Wojsyka, a piłkę na 11 metrze ustawił sobie Damian Sadowski. Sadowski w takich sytuacjach nie zwykł się mylić i Ruch Radziąków wygrywał już z przyszłością 4-2. Ruch nie chciał popełniać błędu z pierwszej odsłony i szybko podwyższył swoje prowadzenie. I znowu zaczęło się od Marcina Dziewulskiego. Piłka powędrowała do Damiana Sadowskiego, a całość wykończył Robert Wojsyk. Ruch Radziąków prowadził z przyszłością od 52 minuty już 5-2. Zapowiadało się tu na prawdziwą kanonadę w wykonaniu żółto-czarnych i faktycznie kolejny atak piłkarzy trenera Damiana Galei. Tym razem w ekwilibrystyczny sposób uderzał Konrad Bąk, ale piłka wylądowała na bocznej siatce bramki przyszłości. I jeszcze raz z prawej strony atakuje Ruch. Damian Sadowski dośrodkowuje, strzela Konrad Bąk, kapitalnie obronił teraz ten strzał Tomasz Musioł. Nie zmieniamy strony boiska, Marcin Czcionka wrzuca w pole karne, pięknie złożył się do tego uderzenia Damian Sadowski, a zmarnował swoją okazję Robert Wojsyk. Ruch inaczej niż przed przerwą, teraz już niemal wcale nie wpuszczał z piłką na własną połowę przeciwnika, ale taka sytuacja zdarzyła się w 68 minucie. Dawid Materla dostał piłkę od Huberta Jaromina, szybko oddał ją Kevinowi Jonikowi i przyszłość Ciochowice zdobyła trzecią bramkę w starciu z Ruchem Radziąków.
Za dużo tych bramek tracili Radziankowianie z tak odstającym przecież od czwartoligowej stawki przeciwnikiem, ale na szczęście jeszcze więcej strzelali. Tu co prawda trafić się jeszcze nie udało, bo poradzili sobie defensorzy gości z Konradem Bąkiem i Karolem Banasiem. Blisko było też po rzucie rożnym w 70 minucie, kiedy piłka jakimś cudem nie wpadła do bramki po uderzeniu Kamila Banasia. Wreszcie w 72 minucie futbolówka zatrzepotała w siatce bramki przyszłości Ciochowice. Gola na 6-3 zdobył Karol Banaś, a podawał z lewej strony boiska Sebastian Foszmańczyk. Ruchowi wciąż było mało i Ruchy miał kolejne okazje do tego, by zdobyć bramkę numer 7. To potężne uderzenie Mateusza Hermasza. Rezultat tego meczu już się nie zmienił. Ruch Radzionków wygrał z przyszłością Ciochowice 6-3. Ma w tej wiosny komplet punktów na koncie, ale ciągle traci 7 oczek do prowadzącego Gwarka Tarnowskiej Góry. Wygraliście 6-3, a dzisiaj tutaj, a zapewne i w ogóle w czwartej lidze będzie się mówiło o tym, że Ciochowice strzeliły 3 bramki. No na pewno, tutaj gdzieś to na pewno... Jak Ciochowice zabawiły się z naszą obronią, tak jak właśnie super bawią się nasi kibice i to jest bardzo tak... Raczej chwała nie przynosi. No, Ciochowice zagrały bardzo ambitnie, tak, szczególnie tą pierwszą połowę, gdzie wsparci wiatrem gdzieś tam właśnie stwarzały w prosty sposób zagrożenie. No, dzięki to zauważam, że jedna bramka nie powinna w ogóle wpaść, mam na myśli ten rzut karny, bo taka sytuacja, która nagle gdzieś tam została zagwizdana. No na pewno ta gra defensywna no nie wyglądała tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Z przodu 6, podzielili się przede wszystkim Robert i Damian i to tak sobie podawali, strzelali, więc tu można być zadowolony. No nie no, z gry ofensywnej myślę, że nawet w przebiegu całego spotkania można być zadowolonym, bo oprócz tych strzelonych bramek, no to tych sytuacji, no trochę żeśmy wykreowali, bo jeszcze Robert mógł strzelić, i Damian jeszcze mógł strzelić, Bączek mógł strzelić, też po stałych fragmentach starszy Banaś dochodzi do sytuacji, no było tego, no ale te 3 bramki, no to gdzieś tam nam na pewno to że myśmy mieli grali ładnie ofensywnie, zamazuje to, że gdzieś dzisiaj dużo było dziur w defensywie. Po strzeleniu pierwszej bramki myśleliśmy, że to wszystko fajnie pójdzie, pierwsza, druga. Niestety później, tak jak wspomniałem, za łatwo daliśmy sobie strzelić te bramki i jest nad czym pracować, ale myślę, że to będzie w następnych meczach już dużo lepiej wyglądało w defensywie. Chyba gdzieś to jest stare takie powiedzenie, tak, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak nastąpiło, bo drugą połowę to było takie wejście, któregośmy oczekiwali. Tak? Reakcja w szatni z drużyny była bardzo taka na duży plus, widać, że widzieli, że czuli, że ta gra w tej defensywie nam się nie klei, zareagowali pozytywnie, no i te pierwsze takie 15-20 minut to była taka mocna dominacja i udokumentowana tymi kolejnymi bramkami. No szkoda, że znowu żeśmy sprowokowali sami sytuację i pozwoliliśmy znowu wybić się właśnie z tego rytmu, tracąc trzecią bramkę. Myślę, że jeszcze mamy spory zapas. Teraz te dwa następne spotkania u nas z Grodźcem i później z Myszkowem będą takie kluczowe, bo rywale na pewno wysoko w tabeli i pokazali też w tamtej rundzie, że niełatwo się z nimi grało, także myślę, że jeszcze mamy zapas, myślę, że możemy jeszcze lepiej grać. Na koniec chyba brawo dla rywala, bo rok temu mieliśmy przypadek, w którym drużyna gdzieś schodziła z boiska w trakcie meczu, nie chcąc dogrywać. Oni grają, przegrywają, ale walczą do końca, cieszą się tą grą. Brawo dla rywala, brawo dla trenera. Przed sezonem rozmawiałem z trenerem, na pewno patrząc teraz na papier, na skład, ten zespół jest zdecydowanie mocniejszy niż jesienią i każdy mecz dla tego rywala to jest na pewno jakaś taka nauka, tak? I oni z każdego meczu z nami, z każdego meczu w tej czwartej lidze będą wyciągali wnioski, które na pewno będą gdzieś na przyszłość procentowały. No dla nas też na pewno to jest mecz, który był dla nas dużą nauką, bo jakbyśmy popatrzeli, doświadczenie obudowane bardzo młodym zespołem, młodymi zawodnikami, no w takich meczach również musisz brać doświadczenie, tak? I najwyżej czasami to jest może właśnie najtrudniejsze doświadczenie, bo z takimi nieobliczalnymi zespołami, no czasami się trudniej gra niż z takimi zespołami, z którymi wiemy i im oczekujemy i wiemy, czego można od nich oczekiwać. Fajnie, że tak jest. Widać też progres w postępach drużyny z Ciechowic, bo w pierwszej rundzie gładko wygraliśmy teraz te pierwsze dwa mecze, tylko było 2-0 bodajże w pierwszych dwóch meczach, teraz tutaj też nam się postawili. No fajnie, że grają, że chcą grać, a nie poddawają się i oddawają meczu walkowerem.